To jest pierwsza emisja na żywo studia telewizyjnego w polityce.pl i przed chwilą był pierwszy wywiad z panią premier Beatą Szydło, która już opuściła naszą redakcję. Państwo nie widzą, tu z naszego newsroomu wyszła i dalsze obowiązki ją czekają. A to jest pierwszy przegląd prasy w studiu telewizyjnym w Polsce.pl na żywo. No i nie mogę nie zacząć, wybaczcie państwo, inaczej jak od tygodnika, w sieci naszego naszego ukochanego dziecka. Upadek nadwornego księdza platformy, kulisy skandalu wokół księdza sowy, to w tygodniku sieci, w sieci. Też jest relacja z naszej gali, siódma rocznica urodzin portalu w polityce.pl, ale już pędzimy do tego najważniejszego artykułu y, okładkowego. Marzena Nykiel y, stara się zrozumieć... Co nam te taśmy, ta najnowsza odsłona ujawniona przez TVP Info pokazała? No bo zobaczyliśmy księdza Kazimierza Sowe, który był przecież autorytetem dla bardzo wielu lewicowo-liberalnych mediów, ale co najważniejsze, był człowiekiem, który był niejako świadkiem oskarżenia czy uczestnikiem często oskarżenia tej części Kościoła, która bardzo ceni ojca Tadeusza Rydzyka, na przykład, która ceni. Księży biskupów za to, że stoją po stronie wartości. On mówił daleko od polityki, daleko od biznesu. Z kim był ten człowiek, ksiądz Kazimierz Sowa, który takie rzeczy Polakom właśnie e, opowiadał? Otóż Marzena Nykiel pisze, że wstrząsające taśmy prawdy pokazały, że jest szarą eminencją platformy obywatelskiej, głęboko wtajemniczoną w strategiczne decyzje. Podejmowane przez poprzednią władzę, ganiąc Kościół za wtrącanie się do polityki, sam stał się politykiem zblatowanym z formacją, mającą na sumieniu długą listę grzechów. I rzeczywiście, książka Zmierz Sowa, co w tych taśmach jest chyba najważniejsze, podpowiadał politykom platformy, jak zaatakować Kościół, jak zmusić biskupów do uległości. Coś potwornego w Tygodniku w Sieci o tym właśnie. Drugim tematem w Tygodnikach jest, no tak się przewija, przewija także w Tygodniku w Sieci, ale to są te kontrmanifestacje wokół miesięcznic smoleńskich. Dla mnie coś porażającego. To znaczy ludzie, którzy mają sztandary wypisane, na sztandarach wypisane demokracja, wolność, jestem gotowy umrzeć za Twoje poglądy, tutaj próbują przemocą, siłą i w domyśle krwią. Uniemożliwić grupie Polaków, dużej grupie i części społeczeństwa, która jest w tych emocjach też połączona, żałobę po tragedii smoleńskiej, po największej polskiej tragedii narodowej po 1945 roku. Przychodzą, mówią, będziemy siedzieli, niech nas policja wyniesie, niech będzie awantura, przyjdźcie więcej. Władysław Frasyniuk ma być twarzą tego, protestu, Powrót wojownika, czy tam w piśmie Tomasza Lisa. No ale jak otw otwieram wywiad właśnie z Frasyniukiem, to wszystko staje się jasne. Yy, Frasyniuk mówi o tym, że trzeba założyć nową partię, czyli ta przemoc, ta agresja ma być trampoliną do sukcesu politycznego. Kto powinien założyć tę nową partię? Pada pytanie i odpowiedź. Z PO, Trzaskowski mucha, Budka z nowoczesnej lub nauer Shering, Wilgus. W obu partiach jest pokolenie 40-latków z wiedzą o państwie i gospodarce oraz potężnym potencjałem. No to panie Frasyniuku, jak pan chcesz założyć nową partię, to pan nie szermuj hasłami obywatelskiego nieposłuszeństwa i nie mów o dyktaturze i nie gadaj głupo, tylko wyjdź i załóż partię. To jest po prostu żenujące. To jest żenujące. Podobnie żenujący jest cytat z Jacka Żakowskiego. To jest człowiek, który pobił wszelkie rekordy takiego odrealnienia, mam wrażenie, szaleństwa, na który w Gazecie Wyborczej pisze o słynnym wystąpieniu pani premier Beaty Szydło, która powiedziała, że w dzisiejszych niespokojnych czasach Auschwitz jest wielką lekcją tego, że trzeba uczynić wszystko, aby ochronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli. Pani premier była przed chwilą w tym studiu i podkreśliła, to nie chodziło o imigrantów. To jest wniosek, jaki Polacy wyciągają z tej tragedii, z Auschwitz. Bo przecież Auschwitz było obozem założonym dla Polaków i to była również masakra, kaźnia Polaków. O tym nie możemy zapominać, pamiętając o tragedii narodu żydowskiego. A Żakowski o tym pisze tak, przemawiając w Auschwitz, Szydło wygłosiła pochwałę nazizmu, choć chciała go potępić. Ja powiem tak, no Jacek Żakowski próbuje wprowadzić w Polsce jakiś zamordyzm, choć... Próbuję go potępić, bo to się na taki dokładnie wniosek składa. Coś skandalicznego. W tygodniku do rzeczy hejter Wałęsa. Rzeczywiście, chyba można Lecha Wałęsy nazwać hejterem. W tygodniku wprost. Ja powiem szczerze, że ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi tygodnikowi wprost. Za, przeciw, rób ta co chce, ta błaszczak do wsiaka. Wczytywałem się w to, ale nie, nie, nie potrafię jakby za bardzo zrozumieć przekazu tej okładki. W pozostałych gazetach jeszcze może zobaczę Gazetę Polską Codziennie, która świętuje. Zjazd klubów Gazety Polskiej. No, różnie bywa z Gazetą Polską, jeśli chodzi o relacje naszego środowiska, bez wątpienia, ale jeśli chodzi o kluby Gazety Polskiej, kibicujemy, wspieramy, to są wspaniali ludzie. Bardzo Państwa pozdrawiamy stąd z naszego studia telewizyjnego w polityce.pl i na tym zakończę przegląd prasy, a za chwilę ciąg dalszy programu na żywo.